Panie Marszałku, Panie Komendancie, Panie, Panowie, Ministrowie, Wicemarszałkowie, Szanowni Goście, Policjantki, Policjanci, funkcjonariuszki, Funkcjonariusze. To jest Wasz dzień i tego dnia słowa takie, jakie wybrzmiały przed chwilą w Waszym ślubowaniu nabierają szczególnego znaczenia. Dzisiaj są z Wami reprezentanci najwyższych władz państwowych. Jesteśmy tutaj po to, żeby słowa o bezpieczeństwie, o praworządności, o wierności konstytucji, o bezpieczeństwie obywateli i państwa polskiego, żeby te słowa nie były pustymi sloganami. My wiemy i każda obywatelka, każdy obywatel dobrze wiedzą, że słowa ślubowania to, co przysięgacie, traktujecie bardzo serio każdego dnia. My też dobrze wiemy, wszyscy dobrze wiemy, jak wymagająca jest Wasza służba. Wymagająca od Was i zdolności do podejmowania ryzyka, czasami tego skrajnego ryzyka. Jesteście gotowi narażać swoje zdrowie i życie po to, aby pomóc innym. Nie zawsze słyszycie słowa pochwały czy uznania. Codzienna służba policjantki i policjanta to także zmaganie się z, czasami ze złymi stereotypami, z brakiem zrozumienia. Nie muszę tutaj dawać wielu tych przykładów, wy to odczuwacie na co dzień czasami bardzo boleśnie, ale proszę, wierzcie mi, nikt w naszej Ojczyźnie nie ma wątpliwości że codzienne bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w olbrzymim stopniu zależy właśnie od Was. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie ma państwa prawa bez policji. Policja jest rdzeniem państwa praworządnego. Obywatele czują się bezpieczni tylko w takim państwie, gdzie jest jakaś siła, gdzie są ludzie zdeterminowani dobrze przygotowani do egzekucji prawa. silna sprawna, dobrze przygotowana, przyzwoita policja, taką, jaką mamy my tu w Polsce. To jest gwarancja praw, wolności i bezpieczeństwa każdej Polki i każdego Polaka. Jesteście podobnie jak niezależny wymiar sprawiedliwości, jesteście istotą rdzeniem państwa prawa. Wasza niezależność, to, że na służbie słuchacie się tylko tego, co wypowiadacie w ślubowaniu, jest absolutnie kluczowe. Żaden polityk nie stoi nad Wami wtedy, kiedy pełnicie służbę. Wręcz odwrotnie. Ja dobrze pamiętałem tę zasadę także pod Mławą, kiedy słusznie zatrzymała mnie drogówka, najchętniej bym wręczył osobiście dzisiaj odznaczenie. Tej policjantce i temu policjantowi, bo kapitalnie rozumieli, na czym polega służba, na czym polega także cywilna odwaga policjantki czy policjanta. Chcę, chcę żebyście wiedzieli to, i myślę, że wszyscy, wasi dzisiejsi goście, to potwierdzą: to wy pilnujecie prawa i praworządności. I wtedy, kiedy to robicie, każdy inny, niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, nawet jeśli jest to najwyższe stanowisko państwowe, to to On wtedy słucha Was, a nie Wy Jego. Zawsze wtedy, kiedy stoicie na straży prawa, bądźcie pewni swego, bądźcie zdeterminowani. Ja jestem przekonany, że ostatnie decyzje, zmiany ustawowe, które powinny dać jeszcze więcej pewności siebie i policji, i wojsku, wtedy kiedy pilnujecie naszego bezpieczeństwa i prawa, że są bardzo przez Was pożądane i że będą przez Was dobrze wykorzystane. Nie mam żadnej wątpliwości, że idziecie do policji, bo macie poczucie misji. Chcecie pomagać i chronić. I ludzie to wiedzą. Te dzisiejsze nagrody tym, którzy w sposób tak szczególnie empatyczny i serdeczny pomagają innym, słabszym, tym, którzy są w potrzebie, są tego najlepszym dowodem. Też proszę, uwierzcie mi, tak jak rozmawiam z ludźmi, nawet jeśli czasami są. Zdenerwowani, no wiecie, jak to w życiu bywa i wiecie, jak to bywa na waszej służbie, ale tak naprawdę Polki i Polacy są coraz szczęśliwsi, że żyją w coraz bezpieczniejszym kraju. Budujemy w tej chwili największą, najlepiej wyposażoną armię w Europie w Unii Europejskiej. Wspólnie z żołnierzami i ze Strażą Graniczną podjęliście się wysiłku ochrony granicy. Jeszcze nikt o tym w Polsce chyba nie wie, jak. Bardzo przemawiające są liczby od tego czasu, kiedy zaproponowaliśmy taką bardzo no, dobrze przygotowaną, zdecydowaną współpracę policjantek i policjantów, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej i polskich żołnierzy, tam na tej gorącej granicy, na wschodzie Polski. To wyniki są naprawdę rewelacyjne. I chcę Was wesprzeć w tym, co robicie, tam, niezależnie od tego, jak i, I ja i wy czasami jesteśmy krytykowani, ale my dobrze wiemy, jak poważnej misji się podjęliśmy tam na granicy. Jeszcze w maju to było 7 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Jeszcze w czerwcu to było 4 tysiące, blisko 4 tysiące prób przekroczenia y y y granicy, a w lipcu to jest 800. Od czasu, kiedy policja włączyła się w pomoc Straży Granicznej. Tam na granicy mamy do czynienia z bardzo poważnymi, pozytywnymi faktami. Polska jest także bezpieczniejsza jeśli chodzi o granicę, dzięki Waszemu wysiłkowi I za to chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Policja musi być dobrze wyposażona. Jestem po poważnej rozmowie z ministrem finansów. Podjąłem decyzję. Pan minister finansów zobowiązał się ją wykonać po konsultacji z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji o. Przekazaniu na potrzeby policji, wyposażenia sprzętu, potrzeb logistycznych policji dodatkowego miliarda złotych w przyszłorocznym budżecie państwa. Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Widząc was dzisiaj, słysząc słowa ślubowania, znając waszą determinację i znając liczby, Wiem, że nasze marzenie o tym, że Polska będzie najbezpieczniejszym miejscem w Europie, że Polska będzie jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, że te słowa nie są iluzją. Chciałem Wam za to bardzo podziękować. Dzięki Wam mamy prawo w to wierzyć, że Polska będzie bezpiecznym domem dla nas wszystkich. Jeszcze raz dziękuję.